Hej, Eddie, co się dzieje? Och, siemano. Nic ci nie jest? Po prostu próbuję przetrwać te upały. Wypacam litr potu na godzinę. Ach, tak, w takich warunkach trzeba dużo pić. Ej, Lud. Wypiłeś szklankę mojego potu? Sio! Tu bryczy! Myślałem, że ci przeszło. Chyba nie, ziom. Lud ma problem. Zawsze szalał za Bridget. Co dziwne, czasami w jej towarzystwie wydaje dziwne zwierzęce dźwięki. Naśladuje delfina, kwiczy jak świnia, ćwierka jak ptaszek. Nigdy nie wiadomo, co mu odwali. Ba, ba. To była kózka? Sam nie wiem. Lud, cicho. Wiem. Hej, Bridget. Potrzebuję worka z lodem dla babci Lutera. W sklepach już dawno nie ma. O, też nie mamy. Zajrzyj do fabryki lodu Montoya. Tam go mają, chociaż jest mega, mega drogi. Aha. Nic mu nie jest? Nie, po prostu upał, daje mu się we znaki. Słuchaj, ziom, idziemy do fabryki Montoya. Pożegnaj się z Bridget. Pa, pa. To silniejszy ode mnie. To zabrzmiało jak koza? Może trochę.